Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszam na recenzję książek od wydawnictwa HarperKids z serii Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham. I mamy tutaj dwie nowości. Kiedy jest zima oraz kiedy jest wiosna. Z tyłu możemy podejrzeć, że będzie też kiedy jest jesień oraz kiedy jest lato. A tę książkę pokazywałam Wam jakiś czas temu. Jak wpiszecie w lupkę na blogu czy na kanale tytuł książki, to znajdzie się wpis i film o niej. A warto znać serię Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham, bo to są tak urocze książeczki. Takie piękne, z tak cudownymi historiami. Może zaczniemy od tej zimowej, bo zimę właśnie pożegnaliśmy. Zostawmy sobie wiosenną na koniec. Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham, kiedy jest zima. W tej książeczce mały brązowy zajączek i duży brązowy zając bawili się w co ja takiego mam na myśli. No i zgadują tutaj. Mam na myśli coś, co należy do drzewa, powiedział mały brązowy zajączek. Duży zając zgadywał. Później zamiana. Duży brązowy zając mówił, co ma na myśli, a mały zgadywał. I tak dalej, aż na końcu duży brązowy zając pomyślał o małym brązowym zajączku i mu tutaj podpowiedzi dawał. Zobaczcie, jakie przepiękne ilustracje. Ja kocham te książki, są fantastyczne, są absolutnie piękne, cudowne, urocze. No jedna z najpiękniejszych, najcudowniejszych serii książeczek dla dzieci, jaka powstała. Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham. I druga książeczka, kiedy jest wiosna, tutaj będziemy obserwować malutkie, na przykład listki, kijanki, dżdżownice, a duży brązowy zając będzie opowiadał małemu zajączkowi, co z tego wyrośnie, co powstanie z takiej malutkiej kijanki, a co wyrośnie z jajka. No i na końcu króliczek zapytał, a co wyrośnie z małego brązowego króliczka i również tutaj duży brązowy zając udzielił mu odpowiedzi na to pytanie. No tutaj również mamy przepiękne, absolutnie fantastyczne ilustracje. Cudowne ilustracje. Jeżeli nie znacie serii, nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham, to ja Was zachęcam do poznania tych niesamowitych książeczek. One są bardzo krótkie historyjki, idealne dla, myślę, że dla dzieci w każdym wieku. Tutaj nie ma znaczenia, czy przedszkolak, czy trochę starsze dziecko. My jesteśmy wszystkie trzy oczarowane tymi książeczkami, tą serią. Jest fantastyczna. Więcej o książkach przeczytacie na blogu, w opisie do filmu jest link. Zapraszam Was tam bardzo gorąco. A ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.